Cześć, to ja, niesforny Mikołajek, wierzcie mi. Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest, każdy z was polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Tarta z jabłkami. Tak, to w stylu twojej matki, podarować nam tak szkaradny wazon. Jak to szkaradny? Jest bardzo ładny, ależ to rokoko. A, będzie stał na stoliku w salonie, a może w sypialni, żebyśmy mogli cieszyć się nim również nocą. Kochanie, ty naprawdę się nie znasz. Przecież nie pasuje do kolorystyki sypialni. Gdzie będę teraz kładł nogi przy rozwiązywaniu krzyżówek? Nigdy byś nie zgadła. Byłem 10 w klasie z dyktanda. Brawo, to lepiej niż ostatnim razem. To mogę zaprosić kolegów na popołudnie? Wolałabym nie, Mikołaju. Ostatnim razem skończyło się stłuczeniem szyby w salonie. Zresztą tata zrobił nowy trawnik. To byłoby nierozsądne. Będziemy bardzo uważali. Jeżeli nie mogę zapraszać kolegów, to po co się w ogóle starać w szkole? Zgoda, ale ma być bez hałasu. Bawcie się spokojnie i żeby nie było szkód, bo nigdy więcej już nikogo nie zaprosisz. Obiecuję, mamo. Jeśli będziecie grzeczni, zrobię wam tartę z jabłkami na podwieczorek. Moja mama jest najlepsza na świecie. Co to znaczy grzecznie się bawić? Tak, bez krzyków, kłótni i psucia, no wiecie. To nie są fajne zabawy. Dla tarty z jabłkami trzeba się zgodzić. Zwłaszcza dla tej, którą robi moja mama. A co mi tam? Tarta z jabłkami. Możemy zostać na dworze, wtedy niczego nie zniszczymy. Może pobawimy się w kowboi i Indian. Moglibyśmy przywiązać Alcesta do drzewa i tańczyć z indiańskimi okrzykami. Nie, tata nie pozwolił bawić się na trawniku, bo zasiał nową trawę. A to dobre. Mamy się bawić w ogródku, ale nie wolno nam wchodzić na trawnik. Na trawę i na krzaki pomidorów. Trzeba też uważać na drzwi od garażu, bo były niedawno odnawiane. Pozostaje nam... tylko alejka. Mam pomysł. Jadwinia ma świetną grę. Pójdę od niej pożyczyć. Będzie chciała się bawić, a potem nakrzyczy, że zepsuliśmy jej fryzurę. Nie, o tej porze ma lekcję na wiolonczeli. Zaraz wracam. Najpierw zagram z Eusebiuszem, a potem się zmienimy. Zgoda? Gotowe? No pięknie, zepsułeś. Patrz, a piłka? Widzieliście ją? Tam! O nie, jak ją teraz wziąć, nie depcząc trawnika? Nie ma wyjścia, ktoś musi po nią pójść, zostawiając jak najmniej śladów. Jestem dobry w skoku w dal. Mogę robić wielkie kroki. W ten sposób będzie mniej śladów. Dobrze, ty pójdziesz. Ale ostrożnie. Mhm. Mój but! Uważaj, nowy trawnik! Stój! Zostawiasz mnóstwo śladów. Popatrz! Co ty powiesz, a mój but to co? To nie piłka, to pomidor. Jak to możliwe? Przecież nigdy nie mylę jedzenia z czym innym. Widzisz gdzieś piłkę? Jest tam, w ogrodzie sąsiada. Kurczę, jest niedaleko. Mogę ją prawie dotknąć. Rakietką bym ją wyciągnął. Poczekaj, ja to zrobię. Red!
Mam! Dobrze, że uważaliśmy na trawnik. Teraz musimy tylko zreperować grę Jadwini i wymyślić inną zabawę. Byłaby prościej, gdybyśmy mogli zagrać w nogę. To prawda, ale przypomnij sobie, że jak graliśmy w piłkę, stłukliśmy okno w salonie. Może moglibyśmy rzucać do siebie piłkę w alejce? Zgoda, ale na wszelki wypadek pójdę najpierw otworzyć okno w salonie, dobrze? Ile czasu będziemy sobie podawać piłkę do rąk? To nie jest fajne! Eusebiusz, nie wygłupiaj się! Co to za hałas? Nic ważnego, twój wazon jest cały. Ale przestawiłeś go. No i co zrobiłeś? W porządku, nic się nie stłukło. Wygrałeś, kończymy grę w piłkę. A dlaczego to ty masz decydować? No bo jesteśmy u mnie. Mikołaju, muszę wyjść kupić cukier puder do posypania ciasta. Bawcie się grzecznie z tatą. Tak, mamo. Jak pięknie pachnie ta tarta. Nasunął mi się pomysł na rysunek. A więc cztery poziomo. Zobacz, co robisz! Moja kartka jest teraz cała pogięta! Jakie to ma znaczenie, pieszczochu? Przyjrzyj się lepiej swojemu rysunkowi. 9 liter, synonim słowa rozproszony. Jest po prostu brzydki. A fanga w nos też ci się nie podoba? Gwałtowny. Przestańcie, chyba zwariowaliście. On ma rację. A co z tartą? Co tu się dzieje, Mikołaju? To nie jego wina, proszę pana. To Eusebiusz. Wiecie co? Może pójdziecie do kuchni. Tam będzie się wam dużo lepiej rysowało. Co to zmieni? Może zrobimy konkurs rysunkowy? Zobaczycie, spodoba się wam. A co można wygrać? Na przykład dodatkową porcję pysznej tarty z bitą śmietaną na wierzchu. Zgoda, biorę udział. Ja też, z rysunków jestem najlepszy. Mnie też się to podoba. I znowu ta nieszczęsna tarta. Super! Narysuję model samolotu, który dostał mu dwójka genia na gwiazdkę. A ja ciasto, które jemy na Boże Narodzenie. Nie, poczekajcie. Jeśli to ma być konkurs, wszyscy powinniśmy rysować to samo, bo inaczej nie będzie można porównać. Ludwinia ma rację. Inaczej konkurs nam się nie uda. Nikt cię nie pytał o zdanie. Ojej, nie zaczynajcie kolejnej kłótni. Spokój, mam pomysł. Proszę, będziecie rysowali ten piękny wazon z bukietem kwiatów. Zaczynajcie. Pracujcie powoli, przyłóżcie się do swoich prac konkursowych. Uważaj z flamastrami, bo zrobisz ślady na wazonie. Nie bój się, nie zniszczymy ci wazonu. Jasne, za kogo ty nas uważasz? Nie jesteśmy aż takimi niezdarami. Tyła mago, nie mogłeś uważać? Wygrałbym konkurs, a teraz mój rysunek jest do niczego. Zdziwiłbym się. Na twoim rysunku był kartofel, a nie wazon. No ładnie. Jest stłuczony. Zobaczcie, to wszystko przez was. Jak to stłuczony? Stłukł się?
To znaczy, naprawdę jest stłuczony? Nie zrobiliśmy tego specjalnie, przysięgam ci. Wierzę ci, Mikołaju, nic się nie stało. Kupię mamie inny, nie taki, za to dużo ładniejszy. Ale mama powiedziała, że nie wolno nam niczego stłuc. To nie będzie tarty z jabłkami? Może uda mi się to skleić. I gotowe. Nie będzie widać, że jest stłuczony? Stłuczony? To nie moja wina, to z powodu tego trawnika, po którym nie wolno chodzić. Mówiłem, żeby uważali na wazon, ale mnie nie słuchali. Nie płacz, skarbie. Ustawię na komodzie i odwrócę pękniętą stroną do ściany. Nie będzie widać. To dostaniemy tartę, mamo. O, moja tarta. O nie! Prawdziwa katastrofa! O? Mój wazon! O. Mamo, nie martw się, tata powiedział, że ci kupi ładniejszy. O? Tak rzeczywiście powiedział? Dobrze, dzieci. Wiecie, co zrobimy? Zabiorę was do pani Szuket kupić tartę z jabłkami. Zgoda? Hurra! Ruszamy, dowcipnij się. Mikołaju, co się stało z moim ogródkiem? Teraz masz za swoje. Reperowałeś mój paskudny wazon, to i uporządkujesz swój wspaniały ogród, kochanie. Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Monika Bartnicka-Gustowska.